spotykamy się na konferencji rocznej programu Polska, Białoruś, Ukraina. Mamy już pierwsze sukcesy za sobą. Program Polska, Białoruś, Ukraina organizuje konferencję co roku. Chcemy pokazać ludziom jak najwięcej obszaru naszego programu. W tym roku jesteśmy po raz pierwszy w Bieszczadach. Jest to bardzo wyjątkowy moment, ponieważ mamy wybrane pierwsze projekty z celu tematycznego dziedzictwo. I faktycznie jest to dobra okazja, żeby pokazać w rzeczywistości, jak to dziedzictwo wygląda. Jestem pewny, że projekt pod nazwą Bóg Łączy przyczyni się do wielkiego rozwoju naszego terenu, jako jeden też z wielu projektów, które już realizowaliśmy i które będziemy realizowali też wspólnie z przedsiębiorcami. Przyznaję szczerze, że ten program rozwija się wspaniale. Ja pamiętam te pierwsze nasze kroki, kiedy wszyscy się uczyliśmy, a dzisiaj, jak patrzymy na listę, wspaniałe projekty, projekty, które są kompleksowe, projekty, które ujmują zagadnienia bardzo szeroko, ale my doskonale wiemy, beneficjenci tego programu, że ten program jest nam potrzebny. Ale na takich wydarzeniach jak dzisiaj, gdy mogą także wziąć w nim udział osoby, które po prostu śledzą wydarzenia programowe, są zainteresowane skorzystaniem z tych szans rozwojowych, jakie daje współpraca terytorialna, czy współpraca transgraniczna właśnie w programie Polska, Białoruś, Ukraina, one są także doskonałą okazją do tego, żeby mieć kontakt właśnie z osobami z zagranicy. I mam nadzieję, że to wszystko przełoży się także na pozytywny odbiór tego programu przez, nie tylko przez nas i naszych bezpośrednich kolegów właśnie z innych ministerstw, ale także przez mieszkańców nadgranicznych regionów. Atmosfera siabrowstwa, odkrytość. Panuje atmosfera przyjaźni, otwartości, szczerości i życzliwości. Wszyscy się przyjaźnią i wszyscy się rozumieją, a to jest najważniejsze dla naszych regionów przygranicznych. Największy taki sukces tej programy to jest uśmiechnięte ludzie. Podczas tej konferencji każdy się śmieje, każdy z uśmiechem, nawiązuje nowe partnery, zapozna nowych ludzi, nowe organizacje. Oni sobie kombinują, co lepszego wymyślić, co lepszego zrobić, dlatego żeby tutaj było lepiej żyć. Mamy nadzieję, że po prostu te interakcje międzyludzkie będą żyły znacznie dłużej niż tylko w perspektywie realizacji samych projektów.